Siemeczko, ziomeczki, z tej strony Assassin 221 i witam was w moim pierwszym poradniku na moim kanale. W tym poradniku pokażę wam, jak brać hack do GTA 5 single player i online. Więc zacznijmy. Wchodzimy w link podany w opisie. Ściągamy tu. Klikamy tutaj, wyklikacie to, powiesz przez przeglądarkę, bo klikacie to drugie, to nie, tylko to, tą klikacie, żeby pobrać. Dobrze, jak to pobierzecie, już tak nie pobieram oczywiście, bo już to mam, no po prostu pobierzecie, macie po prostu ten archiwum, no, tam archiwum Winrar i po prostu wypakowujecie, tutaj klikacie. Wypakuj do i potem się wypakowuje. O, tu macie. Macie to. Macie właśnie te cheaty i tutaj wypakowujecie tutaj klikając. Potem najlepiej sobie przerzućcie to na pulpit, to jest właśnie to, ten plik. I potem właśnie nie odpalacie najpierw tego cheata, tylko odpalacie najpierw GTA 5. Więc ja już tu mam odpalone właśnie GTA 5 online. I ja wam teraz pokażę, jak to działa, jak to wyglądają te cheaty. Jak mi tutaj do gry muszę wbić do GTA Online i pokażę wam, jak to działa mniej więcej. Te cheaty. Dobrze, jesteśmy już w GTA Online. Oto moja właśnie postać. Tak właśnie wyglądam GTA, tak właśnie to moja postać w GTA Online. Ale dobrze, nieważne, wychodzimy teraz sobie z mieszkania i pokażę wam, jak te cheaty działają. Dobra, teraz odpalimy sobie te cheaty. Teraz tak, musicie kliknąć, jeżeli macie wersję pudełkową GTA 5, bo ja mam takową, mam GTA 5 pudełkową wersję od Rockstara, na, wiecie, na tych 7 płytach, nie? Pudełkową wersję. Jeżeli macie pudełkową wersję, po prostu klikacie oczywiście wersja od Rockstara. Jeżeli na Steamie to wiadomo, to po prostu klikacie Steam version. Ja klikam oczywiście Rockstar wersję, bo ja mam pudełkową wersję GTA 5 na PC. Dobra, więc klikam to, a jak macie na Steamie GTA 5 na Steamową wersję, to wtedy klikacie po prostu to drugie. Jak klikam sobie to pierwsze, Rockstar. Dobra. No i zobaczcie teraz. Patrzcie, tu mam, to jest nieśmiertelność, to jest tam no Ragdoll, to jest chyba, że to nie możecie, że to wy się nie wywalicie w GTA. No na przykład właśnie jak chyba nie klikniecie właśnie z pozycji IR, to wtedy się nie zrobicie takiego tego. No wiecie chyba, co chodzi. Tutaj sobie włączę wszystko i wam pokażę. Wszystko sobie odpaliłem. Czy tu coś takiego jest? Czy też tą sumę mogę użyć sobie? I proszę bardzo, cheaty działają. Bo na to wam pokażę, że cheaty działają jak powinny. No. W ogóle na tej sesji jestem sam, bo żadne gra, bo gracze chyba wyszli. Ale pokażę wam. No, widzicie? Widzicie, czy te działają. No i nie wiem, co ja mógłbym. Myślę, że tu nic nie mam więcej do powiedzenia. Cheaty to cheaty, nie? Oczywiście link do 10% będzie wpadł w opisie. Dobra, ja już może będę kończył ten film, bo jeszcze może wam pokażę. Nie, no dobra. No i tutaj biegniemy sobie. No widzicie, czy te działają, bana. Na pewno powiem, że to nie ma żadnego wirusa, przynajmniej mój Avast nic nie wygrał, Avast. Bo ja mam antywirus Avast, free antywirus. No i ten, jeszcze... No i za to na pewno nie możecie dostać bana od Rockstara na GTA Online. No.
Jak widać, cheaty działają. Jest spoko i można się pobawić z cheatami. Wiem, że to może nic nie jest takiego, no dla mnie, no dobra, nieważne. Ale dla mnie to jest nawet taka fajna, taka fajna zabawa taka. W każdym razie dobra. Ja po prostu pokazałem wam, jak skąd mieć jakieś takie cheaty do GTA Online i macie. O to jest na, jeszcze powiem, że te cheaty działają na wersję GTA Online 1.35, więc taką wersję musicie mieć, żeby GTA Online, żeby cheaty wam te zadziałały. Dobrze, więc co, może ja już będę kończył filmik. I słuchajcie, jeżeli filmik wam się, oczywiście poradnik mój pierwszy, spodobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał. I wpadnijcie też na mojego fanpage'a, zalajkujcie go. Który również go podam w opisie, mój fanpage na Facebooku. Assassin221. No i dobrze. Więc trzymajcie się ludziska i do następnych filmików na moim kanale. Trzymajcie się i cześć. Nara.